Podobno jeśli zaczynasz myśleć o śmierci, masz przed sobą jeszcze 15 lat. Czy zbyt długie przebywanie na cmentarzu jest niebezpieczne, chociażby ze względu na unoszący się w powietrzu trupi jad? A co jeśli psy nas liżą, bo wiedzą, że w środku mamy kości? Jeśli chory ma dziwne zachcianki, to za 3 dni umrze. Ostatnią rzeczą, jaką człowiek traci podczas śmierci, jest słuch. Czy to nie jest tak, że dla innej cywilizacji to my jesteśmy kosmitami? W czasach wiktoriańskich często robiono sobie zdjęcia ze zmarłymi. Dlaczego Titanic zatonął przez górę lodową? Przecież taką górę lodową widać z daleka. Z chwilą śmierci człowiek traci 21 gram swojej wagi. Twoje życie może dobiegać końca, a ty nawet o tym nie wiesz. Za każdym razem, kiedy budzisz się z bólem gardła, to oznacza, że demon próbował tobą zawładnąć. Kiedy nagle dostajesz gęsiej skórki, to nie dlatego, że jest ci zimno, ale dlatego, że patrzy na ciebie kilka duchów. Pod twoim domem mogą być miliony zwłok żołnierzy zwykłych, obywateli. Podobno istniał człowiek, który robił rękawiczki z ludzkiej skóry. Podczas operacji człowiek może się obudzić i wszystko czuć. Niestety będzie sparaliżowany i nie da rady poinformować o tym lekarza. W ciągu 3 dni od śmierci enzymy trawienne twojego organizmu zaczynają trawić własne ciało. Większość ludzi twierdzi, że podczas snu można utknąć w innej rzeczywistości. Odnotowano, że karaluchy jedzą ludzkie mięso, zarówno martwych, jak i żywych ludzi. Istnieje prawdopodobieństwo, że w twoim domu na 67% może znajdować się czyjaś martwa dusza. Za każdym razem, kiedy budzisz się z obolałą szyją, oznacza to, że demon próbował ci ją złamać. Jeśli pamiętasz swój sen, to prawdopodobnie to jest ukryta wiadomość. Gdy umieramy, to światło w tunelu to tak naprawdę światło w szpitalnym pokoju. Gdy dziecko się rodzi, to płacze dlatego, że pamięta swoją śmierć i wie o tym, że właśnie straciło swoje poprzednie życie i wszystko, co w nim miało. Istnieje 54% szans, że nasze życie nam się śni. Istnieje teoria, że dzisiejsi uczniowie szkół średnich mają ten sam poziom lęku, co pacjenci zakładów dla obłąkanych w latach 50.